Dzień dobry serdecznie. Czy FC Barcelona może być uznawana za jednego z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów? To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. O tym powiemy sobie dzisiaj, o tym co wokół Barcelony się wydarzyło w ostatnich kilku dniach, ale musimy sobie powiedzieć o potężnej warszawskiej Legii i nawiązać do tych śmieszków, którzy to mówili, że ależ oni zostaną zniszczeni przez Aston Villę. No, nie wyszły te typy, ale mój też, bo ja typowałem remis. Myślałem, że powiemy sobie i o tym. Powiemy sobie oczywiście, moi drodzy, też o Leo Messim, który w szpileczkę w PSG sobie tam dziugnął, bo to zawsze warto o tym powiedzieć. Także po prostu tematów co niemiara. A na wstępie raz jeszcze tylko przypomnę, Piłkarski Expert Quiz, przedsprzedaż drugiej edycji, Football Expert Quiz, pierwsza edycja wyprzedana, Piłkarski Quiz z nielimitowaną tak naprawdę liczbą rozgrywek, pytań, których nie da się wyuczyć na pamięć. Trzeba po prostu znać piłkarzy, kluby XXI wieku, reprezentacje i tak dalej. I nazwiska tych graczy. I przypominam, że jeszcze trwa przedsprzedaż z opcją wystartowania u nas w Mistrzostwach Polski na kanale Futrol, właśnie w odcinkach z Piłkarskiego Eksperta, więc kto kupi teraz, ma tę okazję, link macie w opisie. Cena też najniższa z możliwych, bo 99 zł, więc ostatni gwizdek. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zacznijmy od tego, co elektryzowało kibiców w Europie polskich wczoraj. No ja akurat pierwszą połowę Legii musiałem oglądać w pociągu, drugą połowę już w domku, ale nie zmienia to faktu, że banan na ryju niesamowity. I powiem wam tak, te wszystkie śmieszki, które mówiły dzień wcześniej na live'ie na BetClicku, że 4-1 Aston Villa, 3-0 i tak dalej. No i co? Jak Maciuś powiedział, że będzie 1-1, to było, że oni zremisują z wielką Aston Villą. Mordy, oni tam Longleta w składzie mają. Widać, że nie wiecie. No jest wszystko w porządku, jest dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Ale tak swoją drogą to i też się jak widać machnąłem, bo powiem wam dlaczego. Legia w Europie, ja już się tego nauczyłem, bo kiedyś ja tak podchodziłem jak wy, nie? Przez pryzmat polskiej piłki, przez pryzmat tych możliwości, które widzimy i poziomu, który tutaj w naszej lidze jest no na co dzień, mówiąc delikatnie, niezbyt wygórowany. To ja też sobie tak myślałem, ale... ja teraz patrzę na to inaczej. Po pierwsze, Legia to już dała tyle radości kibicom, angażując się w te europejskie rozgrywki na fulla. To są takie czasy, jak ja też pamiętam, no to są chwile, które się wspomina w tych europejskich pucharach i mieliśmy takich przygód sporo na szczęście, jeżeli chodzi o polskie drużyny. Może nie tyle, ile byśmy chcieli i nie na takim poziomie, ale jednak to bardzo cieszy. A po drugie, taka Aston Villa, no to wiesz... jadą do jakiejś Warszawki, do jakiejś tam Legii i oni, piłkarze, tam nazwisk tyle, budżety takie, trener top, ale jak nie masz odpowiedniej motywacji, jak nie zostawiasz serca na murawie, to grasz jak reprezentacja Polski w ostatnich meczach. Tutaj do pana probierza uśmiech, bo to na pewno się zmieni, przynajmniej do tego jestem raczej o ten element spokojny. A jak nie, to dobra, nie o reprezentacji, przepraszam was, przepraszam już po prostu. Trzy oddechy. Pomówmy jeszcze raz o tej Legii. No właśnie, więc nastawienie Aston Villi to jedno, nastawienie Legii to drugie. I powiem wam, co jest ciekawe. No ta Legia wygrywa, gdzie Jozue, zawsze uważany za lidera drużyny, gra, uważam, bardzo słaby mecz. Że tam parę dograń było kompletnie nietrafionych. Że no nie siadło mu to spotkanie, więc to bardzo dużo mówi o Legii. Ile tam osób może wziąć na siebie odpowiedzialność. Prawy obrońca Paweł Wszołek oczywiście, ale muci... taki sucharek na Twitterka wjechał, że Legia muci rywali. Karol, czy to ty? Także no ogólnie humor, jak widzicie, doskonały. Naprawdę, kurczę, do czegoś takiego się siada z uśmiechem. I to nie chodzi o to, żeby teraz pompować balon, walką o pierwsze miejsce w grupie, to tam, to siam, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej tych punktów wyszarpać, jak najwięcej pieniędzy wyszarpać i tyle. Raków oczywiście też miał mecz. No dostał cięgi 2-0, to chyba najmniejszy wymiar kary. Ale mówię, to też nie jest tak, że tutaj jakieś można mieć pretensje czy coś. No Atalanta jednak u siebie... pokazała inną dozę futbolu i tam do zaangażowania nie brakowało, no różnica była aż nadto widoczna, dlatego cieszmy się, że chociaż jeden z tych dwóch polskich meczów był naprawdę fajny i super. W drugim meczu tej grupy w ogóle na wyjeździe Alkmaar wygrywało 3-0 i przegrało do przerwy. Wygrywali 3-0 i dostali w łeb 4-3. Czajcie? Jakie tam partii dazu będzie ta grupa, jeszcze może emocji trochę dostarczy, coś czuję. No, także to jest raz. Proszę mi tutaj nie lekceważyć Legii w europejskich rozgrywkach. Dziękuję. Ale oczywiście trzymamy kciuki za wszystkie te ekipy, żeby wszystkie punktowały, bo to ma znaczenie później. Im więcej ekip będzie grało w tych europejskich pucharach i ciłało te punkty, tym lepiej dla nas wszystkich. Druga sprawa, jeszcze taka przejściowa. Messi wbija małe szpileczki w PSG. Udzielił wywiadu takiego miłego, sympatycznego w kulturalnym gronie, gdzie opowiadał m.in. o tej dziarze swojej, bo on ma na łydce dziarę FC Barcelony. Ta łyda jest w ogóle cała czarna, ale tamten herb da się dostrzec. No i powiedział, że aż mięciutko na serduszku, że no to jest klub, który dał mu wszystko. Skromnie powiedział, bo Messi dał temu klubowi bardzo dużo również, mówiąc delikatnie. Także no, takie wiecie, mizianko tutaj od Messiego to zawsze na fana Barcelony jest. Dobrze działa, ale było też o PSG, a jakżeż, powiedział, że był jedynym piłkarzem z tej kadry Argentyny, która wygrała Mistrzostwa Świata, z tej 25-osobowej bodajże ekipy, która w klubie nie została przez to w żaden sposób uhonorowana. Wiadomo, różne kluby inaczej to robiły, nie? Jakieś wejście na stadion, jakieś owacje wśród kibiców i tak dalej. A chłop grał we Francji, grał w tym katarskim PSG, i niestety tam wszyscy ból dupy, nie? No bo wygrał z tą Francją w finale, to po pierwsze. Po drugie już wszyscy wiedzieli, że baju PSG będzie. No i wielkiego mistrza, najlepszego dla wielu piłkarza w historii futbolu odpowiednio nie uhonorowano. I tak zacząłem rozkminać. Wyobrażacie sobie, co by się stało na Camp Nou, jakby Leo Messi jeszcze tam grał i wróciłby z tego mundialu? Przecież dobrze, że może odszedł, bo to Camp Nou przed remontem to by się rozpadło po prostu z tej celebracji, jaka byłaby na trybunach. Chłop dostałby takie uhonorowanie, na jakie zasłużył, ale nie oszukujmy się. Najważniejsze i tak jest dla niego to, że po prostu zgarnął, wygrał to trofeum i to jest kluczowa kwestia, na której należy się w jego wypadku skupić. Aczkolwiek no wiem, że skarży się na to, no bo to jednak byłoby miło. Nie grasz w jakimś klubie i cię doceniają, a nie traktują ci już jak śmiecia, bo zaraz i tak będziesz musiał odejść, bo nie chcesz przedłużyć kontraktu. Polecam. No i ten trzeci temat to o Barcelonę, moi drodzy, bo nie wystawiłem oceny gdzie? Eliak Roberci! Chociaż powoli szykuje się nowa seria. Jak się Z robi. Dobra, rzecz jak Joao w każdym razie, bo chłop tutaj zamyka mordę mnie po prostu przebrutalnie. Ja nawet myślę, żeby jakiejś skargi nie złożyć na to, że jest zbyt brutalny w stosunku do mnie, bo przypomnę swoje słowa, jak przychodził Joao Felix. Jezus, będą... Dobra, o pieniądzach to akurat wyszło dobrze, bo ja się bałem, że on będzie miał ten pełny kontrakt. On też udzielił swoją drogą wywiadu, że z dużej części swoich pieniędzy zrezygnował. Pewnie to jest jakoś rozłożone, zobaczymy, nie wiadomo. I że nie wie co dalej, czy zostanie w Barcelonie, czy nie, ile sobie Atletico krzyknie, już się mówi o kwotach 80, niektórzy mówią 100. Gigantyczne pieniądze, na ten moment nieosiągalne uważam dla Barcelony. Joao Cancelo jeszcze zanim do tego powiedział, że to było jego marzenie grać w Barcelonie, że chce tu grać jak najlepiej, żeby go chciano wykupić. Jego wykup na pewno byłby tańszy, więc tutaj kurde trzymamy kciuszki. Ale Joao, mówiłem, że w tym Atletico mówili wszyscy, że system, ale poszedł do Chelsea, też zniknął. Tu jakaś jeszcze ta czerwona kartka w pierwszym meczu, że to jest fatalny pomysł. No i wchodzi Joao, mordę zamyka chłopu i jest jak zwykle. No ale odnośnie tej Barcelony, czy ona jest faworytem? A Eliak Robercik, za poprzedni mecz 4 z plusem wystawione, brameczka, asysta z Antwerpią. Mówię, mogły być tam lepsza precyzja w niektórych zagraniach w polu karnym. Mogło być też nieco szybsze wykończenie w jednej z akcji, gdzie go zdążono zblokować, ale 4,5 to jest dobry plus występ. Uważam, że to jest dobra nota i należy się cieszyć też, widząc jak te oceny zaczynają się zmieniać w stosunku do początku sezonu, więc 4,5. Czy Barcelona w takiej formie jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów? Bo pojawiają się takie głosy, moi drodzy. Ja uważam, że nie. To od razu tą pompkę zgarnę. I to nie jest tak, że nie ma szans, bo oczywiście są szanse. Nie wiadomo jak się ułoży drabinka, to jest raz. Nie wiadomo jaka będzie forma w danym dniu meczowym. To wszystko ma wpływ. Ja nie mówię, że oni nie mają szans, bo oczywiście, że mają i oni. I tak naprawdę większość tych czołowych ekip ma szansę. Ale jak sobie myślę o ogólnym potencjale kadrowym, w długoterminowej perspektywie, że to już będzie to zmęczenie sezonem, że to już będzie ta pucharowa faza, bo to, że będą pierwsi w grupie, to w ogóle jest jakiś... to z tym nie chciałbym dyskutować. To musi być. Ale jak sobie myślę o tych dalszych etapach i myślę sobie o kadrze na przykład takiego Manchesteru City, to myślę, że w pojedynku z Barceloną, chociaż no ludzie już mówią, a widziałeś co grali z Trweną, z Wezną. No ja mówię, tylko to jest trochę inna sytuacja. Te grupy wiemy też w jakich motywacjach potrafią piłkarze grać i tak dalej. Dla mnie City kadrowo jest tutaj no jednak poziom wyżej i tego się będę trzymał, ale mówię, i tak ta kadra Barcelony wygląda dobrze. Bayern był dla mnie też nadal, no ale z tym United zaprezentowali się, można powiedzieć, no oczywiście wygrali, oczywiście mieli akty, ale na tle słabego do tej pory w sezonie United dali sporo przestrzeni czerwonym diabłom i gdyby nie te błędy bramkarza, no to mogłoby być tak naprawdę różnie. Z mojej perspektywy to nie chodzi o to, żeby teraz się jarać, bo to jest takie przeskakiwanie, wiecie, od czerni do bieli, takie odnoszę wrażenie. Jak nie ma tych transferów, jak nie idzie, to na nic nie mamy szansy. A nagle jak wpadnie parę transferów, to wygrana Ligi Mistrzów. Pomiędzy tym jest wielka rozpiętość. I ja myślę, że cieszylibyśmy się nawet z ćwierćfinału po dobrej walce odpaść z jakimś takim na przykład City. To nie byłoby coś, przez co kibice by się batorzyli. A przy dobrej drabince jak najbardziej półfinał jest możliwy, jak najbardziej nawet finał jest możliwy, ale bez robienia pompki, słuchajcie, bo pamiętajmy o tym, że Xavi potrafi mieć taki przestój, oby już nie, oby wyciągnął wnioski, bo teraz na przykład to, że cofnął tego Gaviego z tego skrzydła i on gra w środku pola, to może już na stałe mu to wejdzie do głowy, tym bardziej, że ma kto grać z przodu i nie trzeba chłopa marnować w ten sposób. Ale Xavi przy całej tej swojej karierze, pamiętajmy, on ją buduje dopiero nadal, buduje też pewnie w jakimś sensie sposób na siebie. Ostatnie mecze wyglądają świetnie, ale to nie znaczy, że my tak będziemy grali cały czas. Ja w to specjalnie nie wierzę. Chciałbym, ale niestety no za dużo już tej piłki człowiek ogląda, żeby uwierzyć, że o, złapali, przeskoczyli i teraz 3 miesiące będzie po 4-0 z każdym. No wątpię. Najważniejsze to dotrwać do klasyku, zobaczyć w klasyku jaki będzie wynik i wtedy będziemy mogli spokojnie ocenić, powiedzieć coś więcej już na przestrzeni tego, co się dzieje w Lidze Mistrzów, jaką formę ta Barcelona utrzymuje i tak dalej. I to jest moja opinia, moi drodzy. Zapraszam do komentarzy. Tam możemy podyskutować, jak ktoś ma inne zdanie. Będę banował wszystkich, co mają inne zdanie, oczywiście, nie? No i tyle. I w pozytywnych nastrojach zapraszam na jutrzejszego live'a z meczu Barcelony. Czy uda się też w niedzielę zrobić live'a z derbów Madrytu? Myślę, że tak, no bo to są jednak... Trzeba trzymać kciuki, żeby ten Real w końcu stracił punkty. A jak już przyjdzie, będzie 0-0 i przyjdzie 90 minuta, to wyłączymy, żeby nie oglądać, jak Bellingham cieszy się z kolejnego gola dającego 3 punkty i żeby się nie smucić. Ok? No to jesteśmy umówieni. Widzimy się w komentarzach jutro na live i pewnie w niedzielę na live. Dzięki, trzymajcie się, pa pa.